Skąd u Ciebie taki wąs? Wiesz co, no zapuściłem sobie go dla jaj. Nie wiem, czy wiesz, w listopadzie jest taka akcja, czy wiesz, bo No, widzę po tobie, że jak ty widać, też chyba też kojarzę. też kojarzysz. A pierwszy raz bierzesz w niej udział, czy wcześniej też zapuszczałeś wąsa? No niestety pierwszy raz, bo dopiero 27 rok życia sprokurował, że mój wąs jest na tyle bujny, że Aha. mogę No to super, a dumnie powiedz go mi, a wypuścić. u was w szatni piłkarskiej jesteś rodzynkiem, czy jeszcze kilku chłopaków? Znaczy na ten moment, teraz w tym momencie jestem rodzynkiem, ale Aha. wiem, że paru chłopaków ma ciekawy zarost i jakbym ich poprosił o to, żeby się włączyli do akcji, to myślę, że kilka osób mogłoby też Tak. tego wąsa fajnego mieć. No A w Twoim przypadku, u jeśli chodzi nas o OK? kilku chłopaków ma, no na pewno prym wiodą tutaj Amerykanie, bo ta cała akcja Movember przyszła to właśnie z Ameryki, z Zachodu, więc u nich to jest dosyć norma, że w listopadzie te wąsy zostawiają. Kilku jeszcze chłopaków, Polaków też tego wąsa zapuszcza, ale wydaje mi się, że w większości chłopaków troszeczkę szkoda tej brody, którą już szykują na playoffy, żeby mieć coraz większą, więc nie wszyscy, ale no, może połowa szatni te wąsy miała albo ma. Słuchaj, miałeś jakieś śmieszne akcje związane z tym wąsem, którego zapuściłeś? No, w tym roku jakichś takich bardzo mocnych nie miałem, ale no, dziwnie ludzie się na pewno na mnie patrzą w sklepach i w sytuacjach, kiedy przechodzę koło placów zabaw. A ty? No mi najczęściej zadają pytanie, czy ten wąs jest przypadkiem doklejony, a jedna babeczka się mnie zapytała, czy przypadkiem nie przeniosłem się do lat 80., więc tak wszystko humorystycznie bardziej. Aha, a dobra, no to co, w następnym roku widzimy się tak samo z wąsem? No tak myślę No ogólnie, że widzimy jasne. się z I musimy wąsem. namówić większą część szatni. To jest No dla nas challenge. tak jest, dokładnie. To jeszcze nie wszystko. Mamy dla Was specjalnie konkurs dla czterech osób, które wstawią najciekawszego, najśmieszniejszego wąsa w komentarzu pod tym filmikiem. Mamy cztery wejściówki na pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Polski w Tychach. Oraz 1/8 finału Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź. Zapraszamy do zabawy. Zapraszamy.